kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jestem w Ostrowcu Świętokrzyskim, także kto z Ostrowca zostawia w komentarzu serduszko. A dzisiaj przetestujemy sobie Monsi Kebab. Podobno mają tam anakondy, które mierzą aż 50 cm. Zobaczymy, czy tak będzie. Jest i nasz kebab, wejdźmy tam sobie. A tak lokal prezentuje się w środku. A tak prezentuje się nasz kebab z Monsi Kebab. Jak widzimy, naprawdę wielki potwór. Tutaj macie ich adres, Denkowska 12. Ja sobie wziąłem tą pozycję Mega Kebab za 25 zł 50 cm. No jak widzimy, mają bardzo niskie ceny. Mamy tutaj na przykład kebaba studenckiego za 12 zł, co w tych czasach już zdarza się bardzo rzadko. Także ceny tych kebabów na pewno na plus. Takiego wielkiego 50 cm też raczej nie znajdziecie nigdzie w cenie do 25 zł. Zobaczymy, jak z jakością tych kebabów. Odpakujmy to sobie. A więc spróbujemy tego giganta. Kebab cieplutki, świeżuteńki. Wziąłem sobie tutaj sos mieszany, mięso mieszane. Tortilla tutaj idealnie się trzyma, nigdzie nie pęka, jak widać, co na plus. W środku mamy więcej mięsa niż warzyw, jak ktoś jest mięsożercą, to na pewno to doceni. Mięso tutaj to niestety kula mocy i to ta z tańszych, co niestety czuć. No ale gdzieś musieli przycięć koszty, niestety. Surówki tutaj w środku świeże, chrupiące, nie ma się do czego przyczepić. Ten sos mieszany również na plus, lekko drapie po podniebieniu, jest go odpowiednia ilość. No powiem wam, że poza tym mięsem to naprawdę bardzo udany kebab. Dlatego właśnie lubię przyjeżdżać do Ostrowca, bo można kupić giganta za śmieszne pieniądze. Myślę, że kebab mimo tej jakości mięsa naprawdę warty polecenia. Tylko ja następnym razem nie zamówiłbym takiego wielkiego potwora 50 cm, bo ciężko go zmieścić, tylko zamówiłbym studenckiego za 12. A co wy myślicie o kebabach z Monsi Kebab? Jedliście kiedyś? Smakowało wam? Dajcie znać koniecznie w komentarzu.